Wow! Chwileczkę! To jest to zdjęcie! O, w mordę. Czyli mamy kogoś wbitego, no, na słup w płocie. Właśnie pamiętacie ten słup, na ten płot? On był jakiś taki zakrzywiony, taki jeden słup na tym płocie. No i chyba już widzimy czemu. Bo na niego, no, się nadziała jakaś osoba. Ktoś na tym płocie, no, z jego powodu zginął. No, mamy też na zdjęciu, widzimy... Z lewej to jest chyba weska rzeczywiście i po środku tam na górze jest to Hammer pewnie. No tak poznaje niby, że to jest jego twarz. Czy to jest chatka przy studiu drugim? Hammer miał walczyć się ze złoczyńcą na tych schodach. Popadł innego aktora i tamten upadł na płot. Ale skąd masz to zdjęcie? To było dawno temu. Już nie mam ochoty jakoś, że... tak mówić o tym? Rozumiem. Oho, a więc taka jest historia, która się kryje za tym studiem filmowym. Jakiś wypadek, w którym ktoś zginął. 5 lat temu, Hammer niby ktoś kogoś popchnął ze schodów i to po prostu na płot. I to ostry płot, niby tam słup. No to wszystko nam, no, trochę wyjaśnia. Więc teraz właściwie nie mamy nic do roboty, no, z panią Olbeck. Teraz musimy właściwie iść do studia drugiego. Może tam znajdziemy właśnie Vesquez? Okej, pomyśl setnik do demo Deathstra. Pan Hammer założył kostium stałego samuraja. A potem poszedł do studia drugiego? Tak, ale czemu? Zastanawiam się, czy może ktoś go prosił? Jak reżyser albo producentka? Reżyser? Kto wie? Reżyser, no właśnie niby producentka jest właśnie taką niby co... Niby, że ona mówi, a ty robisz. Coś takiego. No, właśnie mamy właśnie producentkę, Di Vesquez. Hej, Nick! To pani Vesquez! Witam? Witam? Wy, i, ty, a, my! Jak cheerleaderka! Maja! Powinnaś próbować być się przynajmniej uprzejma jakaś. Oglądam chmury. Na tym niebie nie ma chmur! Przestań ściemniać, pani Vesquez! To widzicie wszystko, co miała do powiedzenia, widocznie. Może uda nam się z nią porozmawiać właśnie też o Hammerze, o wszystkim w ogóle. Przepraszam? Pan Hammer tu przyszedł w dniu modestwa i... Chyba mnie nie słyszałaś. Oglądam chmury, których nie ma! Nie jestem zainteresowana w mówieniu do was. Zrób coś, Nick. Ona naprawdę mnie teraz wpienia. O, w mordę. Okej, więc... Nie, spróbuję jeszcze pogadać może o Manelli, nie wiem, może to ją jakoś zmusi. A może jednak będzie cały czas gadać się... O, czekaj, może coś się jednak powie. Jeżeli musicie mówić o tym tym człowieku... Może powinniśmy o tym pomówić się wewnątrz chatki? I to powinniście o tym pomówić pomiędzy sobą? Okej, czyli rzeczywiście nic z niej tak nie wyciągniemy. Więc wypadałoby coś jej pokazać, żeby rzeczywiście ją zmusić do gadania. Ale też zanim może przejdę, może zbadamy miejsce tutaj w ogóle, to studio drugie. Na przykład nie wiem, czy pamiętacie, a czy nie wiem, czy w ogóle widzieliście. Tam z tyłu widzimy taki piecyk. Czy nie wiem, czy w ogóle to już to pokazywałem, czy nie. Już jest pokryte w sazy. Oni muszą go, a czy widocznie oni nie czyszczą go zbyt często. Okej, więc mamy niby pies. Znaczy on, uwierzcie, będzie mieć potem całkiem niemałe znaczenie. Ale teraz, no, musimy jakoś zmusić się Vesquez do gadania. Nie chcę oczywiście, nie chcę move, ja chcę present. Chyba trzeba było jej pokazać to zdjęcie. Tak mi się zdaje. Nawet nie patrzy. Gdzie? Co? Skąd to masz? Ja cóż. Oldback. Old... Ma na myśli panią z ochrony, panią Oldback, Nick. Jasne. Zresztą. Oni mają jakieś takie kłopoty z zapamiętaniem nazwisk, że niby, że Old to już zapomina, że Oldback? Jeju. Pani Vesquez. Ukryłaś ten incydent, ten wypadek przed prasą, czyż nie? I złaś to, żeby kontrolować pana Hammera? Wiatr. Ha? Trochę
Trochę wzrósł wiatr, nie myślisz? Wiatr. To jest trochę szybszy, silniejszy. Wasza rozmowa mnie interesuje. Pogadajmy o tym może wewnątrz chaty. Nick poszła do chaty. O, wielkie mi kurcze odkrycie, Maja. Więc no, pójdźmy tam może. O kurczę, musimy teraz coś od niej wyciągnąć, od Veskes. A więc przyszliście. A więc o czym wtedy mówiliśmy? A to nagle jest taka chęta do mówienia. Pani Veskes. Używałaś tego wypadku, czyż nie? Szantażowałaś pana Hemera, więc kontrolowałaś go, czyż nie? A tego on robił... on grał w szołach dla dzieci za marne grosze. Więc jestem teraz szantażystką. No to wyglądało, czyż nie? Znaczy, oczywiście to był wypadek, ale użyłaś tego, żeby pan Hemer... no, upadł ze swojej pozycji gwiazdy. O? Nikogo znikąd nie popchnęła. Kariera pana Hemera upadła samoczynnie. Ale ty byłaś powodem, naciskałaś na niego i pomyśleć, żeby to był tylko wypadek. Przepraszam. O co to w ogóle chodzi? Ciągle mówisz wypadek. Skąd możesz być taka pewna? Co masz na myśli? Muszę to wszystko wam jeszcze raz literować, czy co? Pomyślcie, co to mogłoby być, gdy to nie może być wypadek? A to było celowe? Nie, nie ma umowy! Masz na myśli, że pan Hammer zrobił to z jakiegoś powodu? No to mam na myśli. Gdzie jest twój dowód? Udowodnisz to? Myślę, że nie! Nie, no dobra, nie będę nad tego dalej... Nie będę dalej tego ciągnął. Po prostu pomyśl. Czy miałbym się interesować jego życiem przez od 5 lat z powodu jakiegoś wypadku? I tak na niego miałbym cisnąć? Uwierzyłbyś w to? Ale pani Sokony powiedziała, że to był wypadek! O, no cóż, ona była wielką fanką Hemera, widzisz? No i ciągle jest. A skoczyła na reportera, który przyniósł to zdjęcie do studia. Wyrwała mu je z rąk. I dała mu też parę siniaków. No cóż. I dlatego miała zdjęcie. Jest ona starym kupcem. Oczywiście czego reporter potrzebował, to negatywów. Ona oczywiście mogła mieć kopię. Ale nie. Jedyna kopia zdjęcia, która istnieje, to ta, którą ty trzymasz w ręku. Daj to mnie teraz. Co? A to jest ważny dowód! Chłopcy! Oho, was dziewczerni! Nie podoba mi się ten widok. Widzieli się znikąd i kurczę. Wyglądają dosyć poważnie. Dlaczego wszyscy mają w ogóle okulary przeciwsłoneczne? No wiecie, żeby wyglądali tak właśnie źle, że czarni, źli, mrocni, za chwilę nas zapewne zabiją. Mordercy, nie wiem. Więc ten jest dla mnie taki jest, nie wiem, dziwny, to ma taką minę, że takie... Nie wiem. Kim oni są? Profesjonalistami. Są dobrzy w kasowaniu różnych rzeczy. Co myślisz? Chciałbyś być skasowany? Co? Sprawa kończy się jutro? Co za nieszczęście. Jaka szkoda, że przegapicie tą sprawę. Powiedz mi czemu? Dlaczego tak bardzo chcesz to zdjęcie? To jest to, co miałeś na pana Hemera, czyż nie? Dlaczego panią Diveskes miałby to obchodzić? Jestem pewien, że będziesz mieć mnóstwo czasu, żeby to przemyśleć, co się będzie, gdzie i co do tego gdzie idziesz. Żegnajcie, przyjaciele. Chłopcy, skasujcie. Nie! Koniec gry? Naprawdę już koniec? O, Gamsu! A, chwileczkę, trzymajcie się! Słyszałem wszystko, koleżko! Diveskes! Idziesz ze mną do aresztu! Ze mną teraz! Tak tu i teraz za 15 minut, jak to kiedyś mówił mój kolega niby. Nieźle. Bardzo dobrze. Więc chyba wszystko się zadecyduje, rozstrzygnie jutro w sądzie. Już na to czekam. O, a więc Gamsu nas uratował! Wielkie dzięki, Gamsu! Widzicie, jak Gamsu naprawdę jednak
jak chce, albo jeżeli on ma po prostu szczęście, to czasami może on nam się naprawdę przydać, jak widzicie, zresztą raz nam rzeczywiście nam pokazał, że nasza teoria jest prawdziwa z tymi śladami palców, że to Harrel ukradł niby kostium i to wszystko. No i teraz nam nawet uratował wręcz życie, no kurde, wielkie dzięki, Gamosu. Hej, w porządku, koleżko? Przepraszam, że byłem trochę spóźniony z moim wejściem. Nie mam dużo szans na ćwiczenie czegoś takiego. A ty mi Gamsu. Dziękuję. Naprawdę się bałam. O, nie wspominaj o tym, koleżko. Po prostu wykonywałem to swoją pracę. A ty mi Gamsu? Przepraszam, po prostu zawsze chciałem to powiedzieć, odkąd stałem się detektywem. Okej. Mam jeszcze jedną robotę do wykonania dzisiaj. Jestem pewien, że jeszcze się wkrótce napotkamy na siebie nawzajem. No, Nick? Więc chyba, zbliżamy się do sedna tej sprawy. I ktoś na tym sednie? Dee Vasquez. Już mamy to be continued, widzicie? To jest sprawa, która... Znaczy, to jest właśnie taka część tej sprawy. Tego epizodu. No, która jednak miała bardzo szybko, wszystko prędko się dzieje i w ogóle. No i cóż, Dee Vasquez jutro będzie zeznawać się, znaczy niby dzisiaj, bo znaczy na nie, to jest dzisiaj czy jutro, że niby te rozprawy sądowe, znaczy w stosunku do dzisiejszego dnia, niby tego badania miejsca zbrodni i dochodzenia w ogóle. Znaczy chodzi o to, że w następnej sprawie, będziemy słyszeli zeznania pani Dee Vasquez, producentki, która niby wszystkimi kieruje. Rzeczywiście, jest to podejrzane, wręcz nawet nas chciała, nie wiem, czy zabić, czy po prostu niby usunąć, nie wiem nawet. Oby ten, raczej w osób, wiecie, jednak, to było zagrożenie dla życia, więc kurczę, to było groźnie, ale jednak, jak mówię, Gamsu nas ocalił, wielkie dzięki, Gamsu, przydałeś nam się w końcu i w ogóle. Nie, serio, Gamsu też jest świetną postacią, nie ma co tutaj w ogóle w to wątpić. I jak mówię, na zeznania Dee Vasquez będziemy musieli poczekać, kiedy indziej, na dzisiaj to już będzie wszystko, dotarliśmy do kolejnego save pointa, niby punktu zapisu. No i to będzie wszyściutko, a więc CDDZO! Na razie! Właściwie to nawet nie wiem, czy może nagram jeszcze dzisiaj Left 4 Dead, czy nie. Ale z Phoenixa to już będzie wszystko. A więc jak mówię, na razie! Cześć!